Oglądacie Polistudio. Polistudio. W ramach odbywającego się w Toronto Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Progress w dniach od 12 do 15 lutego w Teatrze Buddies in Bad Times przy 1115 Queen Street West odbędą się przedstawienia monodramu pod tytułem Margaret w wykonaniu aktora szczecińskiego Teatru Kana Jana Turkowskiego, który jest również autorem dramatu. Każdego dnia odbywać się będą dwa spektakle w wersji polskiej i angielskojęzycznej. Również w ramach Festiwalu Progress do 15 lutego czynna będzie zorganizowana przez Konsulat Generalny Polski w Toronto wystawa fotografii pod tytułem Wielka Bzdura Witkacego. Na ekspozycji prezentowanej w Theatre Center przy 1115 Queen Street West znajdują się autoportrety wykonane w latach 1910-1938, kiedy Stanisław Witkiewicz tworzył swoje główne dzieła malarskie, dramatyczne, literackie i filozoficzne. Fundacja Maksymiliana Kolbe zaprasza na zabawę walentynkową Ostatki w sobotę 14 lutego o godzinie 19 w Centrum Kultury imienia Jana Pawła II w Mississadze. Do tańca gra zespół Impuls, a kolację przygotowuje Jan Gromada. Loteria fantowa z atrakcyjnymi nagrodami. Dochód zabawy przeznaczony zostanie na działalność Centrum Kultury służącego społeczności tak polskiej, jak i kanadyjskiej. Bilety w księgarni Pegas oraz w Centrum. Elabis Catering zaprasza na bal walentynkowy i ostatki z zespołem Polanie w sobotę 14 lutego o godzinie 6 wieczorem w sali bankietowej Związku Polaków w Kanadzie przy 2282 Lakeshore Boulevard West w Toronto. Obiad z trzech dań, wino, kawa i wspaniałe ciasta Agnieszki. Bilety w biurach Piast Travel oraz pod podanym numerem telefonu. Chór Symfonia zaprasza na zabawę serduszkową w sobotę 14 lutego o godzinie 18.30 w sali Domu Polskiego przy 4 Solidarność Place w Hamilton. Do tańca gra zespół Polton. Wyśmienity obiad, kawa i deser. Loteria fantowa. Bilety w staropolskich delikatesach w Hamilton oraz pod podanym numerem telefonu. Krys Korwin-Kuczyński zaprasza na zimowy karnawał z okazji 50-lecia flagi kanadyjskiej w niedzielę 15 lutego od godziny 12 w południe do 5 po południu przy skrzyżowaniu 6 ulicy i Lakeshore Boulevard West w Toronto na wschód od Islington Avenue. W programie m.in. odsłonięcie malowidła ściennego tzw. muralu flagi kanadyjskiej, występy muzyczne, konkurs karaoke, konkursy dla dzieci, gorąca czekolada. Uczestnicy spotkania będą mogli złożyć podpis na wydanym z tej okazji specjalnym banerze, który po przekazaniu go przedstawicielom rządu umieszczony zostanie w Narodowym Archiwum Historycznym w Ottawie. Fundacja Maksymiliana Kolbe zaprasza rodziców wraz z dziećmi oraz wszystkich zainteresowanych na imprezę Family Day – Czas na rodzinę w sobotę 21 lutego w godzinach od 11 do 8 wieczorem w Centrum Kultury imienia Jana Pawła II w Mississadze. Podczas spotkania sponsorowanego przez Rycerze Kolumba i naszą Credit Union znajdą Państwo wiele atrakcji dla każdej grupy wiekowej. Między innymi wspólna rodziców z dziećmi gra w kręgle, nadmuchiwane zamki, malowanie twarzy, polskie filmy rysunkowe, nagrody, stoiska handlowe. Smaczna polska kuchnia, wstęp wolny. Zawiadamiamy Państwa o trwającym nadal naborze do nowo powstałego chóru Novi Singers pod kierownictwem artystycznym znanego dyrygenta Macieja Jaśkiewicza. Próby odbywają się w środę o godzinie 20 w sali Gminy Pierwszej Związku Narodowego Polskiego przy 71 Judson Street w Toronto. I to wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym wydaniu Polskiego Studia. Żegnając się, życzę Państwu udanego i słonecznego weekendu. Do zobaczenia!